Pan z tyłu, później pan i później pan. Rozmawiamy cały czas o gminie bezdziedzicznym. Czyli według prawa rzymskiego jest to bezspadkowe, przepraszam? Tak. Przechodzi na Skarb Państwa. Tak. Mówimy tu o ogromnej sumie, nie będziemy już tego powtarzać, wiadomo o co chodzi. I teraz tak, panie rektorze, moje pytanie. Czy gdyby w Terezinie nie było pana Bartoszewskiego, by tego nie podpisał? Nie on nie tematu? Podpisał, on nie podpisał tej deklaracji, bo to nie, żadna i ustawa amerykańska mówi o państwach uczestniczących w konferencji mienie ery Holokaustu w 2009 roku. Uczestniczących. Tak. I teraz sprawa ostatnia. Co to jest za sojusznik? Jałta, wyprzedaż Polski numer jeden, tak? Roosevelt. Prezydent Trump jest w Polsce, powiedział tak ochoczo, Polacy, ja was nigdy nie zostawię. Ja tym bardziej chcę, żeby nas zostawili w takiej sytuacji. Podpisuję 447. Proszę pana, no wie pan, to nieładnie, że tak nas zoperował nasz sojusznik, ale połowa winy jest po naszej stronie. Połowa winy jest po naszej stronie, bo myśmy wysuwali do rządów takich umiłowanych przywódców, którzy nie dbali o polskie interesy państwowe. Podam przykład. W 2001 roku Polska wzięła udział w operacji w Iraku. Kontyngent wojskowy został wysłany Polski do Iraku. Dlaczego? Ano poprosił nas, nasz sojusznik, żebyśmy tu tam, nie tam wsparli go wojskowo, bo on i bez nas by się poradził, tylko to ładniej wyglądało. Jak więcej państw brało udział, to taka operacja społeczności międzynarodowej i tak dalej. No, mogliśmy odmówić, ale wtedy byśmy się narazili na ryzyko, że jak my o coś poprosimy, to nasz sojusznik też nam odmówi, powie, jak kuba Bogu, tak Bóg kumie. A Ameryka bez Polski da sobie jakoś radę, a Polska to już niekoniecznie, prawda? Więc takiego sojusznika trzeba szanować. I jak on nas o coś prosi, to dobrze jest to zrobić, ale od razu go prosić o przysługę wzajemną. To my tu ci robimy przysługę, to ty nam też zrób. Ty nam też zrób. Jakie przysługa wzajemna? No ja to wtedy pisałem, nie teraz, bo teraz to każdy mądry, ale wtedy, że przynajmniej dwie sprawy powinniśmy załatwić z naszym sojusznikiem. Żeby nam obiecał, że nie będzie na nas naciskał w sprawie żydowskich roszczeń, to już mówiłem, w 2001 roku. A drugie, żeby się zgodził nasz sojusznik na militarną konwersję polskiego długu. O co tu chodziło? Otóż Polska miała dług zagraniczny, a wtedy już wierzycielami polskimi były tylko kraje należące do NATO. Tak się złożyło, bo inne zostały spłacone, a te nie. No więc argument mieliśmy taki, że nasza armia niezwyciężona przecież jest częścią sił zbrojnych Paktu Atlantyckiego i w dodatku jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. W związku z tym to będzie nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich, dla całego NATO to będzie korzystne. I na czym polega konwersja militarna? Na tym, że zamiast spłacać raty tego długu, to za zgodą naszych wierzycieli byśmy przeznaczyli je na modernizację armii. A to nie były małe pieniądze. I wtedy byśmy wiedzieli, co nasze wojsko, ten kontyngent robi w Iraku, że zarabia ciężkie pieniądze na modernizację sił zbrojnych. Nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo mnie się może wydawać, że tam w stosunkach z Ameryką to można sobie tu różne propozycje wysuwać i tak dalej. No i jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut, on mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo uprzejmy dla mnie. No i wypytałem go, dowiedziałem się z tej rozmowy, co jest realistyczne w stosunkach z Ameryką. On powiedział tak, że i poruszyłem te sprawy. On powiedział, no sprawa tych żydowskich to trudna by była, no ale trudne sprawy też trzeba próbować załatwiać. Natomiast ta konwersja to w ogóle bez problemu. I nikt się nawet nie zająknął, a prezydent Bush nie jest prezydentem Polski. I nie ma obowiązku dbać o polskie interesy, pytać, słuchajcie, co byście chcieli, może grzybka, może ogóreczka, może to. Nie, no to on jak mu za darmo ktoś robi, to jeszcze lepiej, to w to mu graj, prawda? A prezydent Kwaśniewski
myślał, że on taki właśnie jest, dlatego tu tak krytycznie o nim mówię, uważam go za, nie szanuję go w ogóle. Otóż on wykombinował sobie, że jak on tu polskimi interesami przefrymarczy, to prezydent Bush z tej wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u albo przynajmniej pierwszym sekretarzem NATO. Prezydent Bush w Ameryce nie uchodził za tęgą głowę, raczej za takiego trochę przygłupa. Ale nawet on wiedział, że facetowi, który frymarczy interesem państwa, na którego czele stoi, nie można dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi. No i prezydent Kwaśniewski został na lodzie. Szukał sobie potem takiej posady, wyszukał sobie odźwiernego tam gdzieś u jakiegoś Żyda w Niemczech. No, akurat na właściwym miejscu. To, ale on dwa razy był wybierany na prezydenta Polski. To my powinniśmy się uderzyć w piersi za to. Naprawdę. Bo wysuwamy do władzy takich palantów. No, to naprawdę. Nie, myślę, że to tam teraz krążą takie rozmaite te listy z nazwiskami. No i tam niektóre są prawdziwe, ale tam się ktoś dobrze bawi. To jakiś anonimowy taki dobroczyńca ludzkości. No i na przykład tam jest taki Władysław Frasyniuk. Tam biorą każdego tam, co jest znany publicznie człowiek i przypisują mu jakieś nazwisko tam żydowskie. I Władysławowi Frasyniukowi, który nie jest żadnym Żydem, tylko Ukraińcem, przypisali nazwisko, że niby się nazywa Rotenschwanz. Proszę Państwa, no żaden Żyd by się tak nie nazywał. Przecież Państwo wiecie, co to po niemiecku znaczy. No, jak bez obrazy, ale powiem. Czerwony chuj. No, Żydzi w Polsce przedrozbiorowej nie mieli nazwisk. I jak Prusacy zajęli Warszawę, bo pierwotnie Warszawa należała do Prus, no to w Prusach był, jak to poznaniacy mówią, porządek. No i król pruski nakazał, żeby nazwiska polskim Żydom tu ponadawać, a nie tam, że tam Jakub stąd, tam jakiś Icek stamtąd, nie, to nazwiska. No i był taki urzędnik w służbie króla pruskiego nazwiskiem Hoffmann. Nawet do literatury trafił, bo jest taka opera opowieści Hoffmana, to właśnie o nim, tak. No i on nie był niewrażliwy na brzęczącą monetę. Jak jakiś Żyd mu tam zabrzęczał złotem, no to on mu dawał takie nazwisko Goldstein, tam Goldberg i tak dalej. A jak nie, no to takie trochę śmieszne. Ale nie takie, bo mu król, uszy by mu król bo poobrywał, prawda? No więc ktoś, mówię, dobrze się bawi. Ale to nie powód, żeby w to wierzyć, bo to... No więc właśnie to ja słyszałem tę anegdotkę, że jeden z braci Kaczyńskich jest Żydem, ale nie wiadomo który. Jeszcze za życia Lecha Kaczyńskiego. Więc mówię do ludzi, to takie dowcipy są fajne, bo na przykład w stanie wojennym była taka moda, że tam pobożność, żeby tam się tego ostentacyjnie tam modlić i tak dalej. No i taki Andrzej Szczypiorski, taki literat z Warszawy, postanowił się ochrzcić. No i nawet opisał w Tygodniku Powszechnym, jakie to przełomy duchowe tam przechodził i tak dalej, no i się wziął się i ochrzcił. Ale na mieście ludzie mówili, że pierwszy chrzest mu się nie przyjął. Proszę bardzo, pan tutaj. Proszę bym o komentarz ostatnio w prasie takiej, no nie tego głównego nurtu, pojawiły się informacje, że w ostatnim czasie ponad 10 tysięcy obywateli Izraela otrzymało obywatelstwo polskie, bo to w tym kontekście. I drugie mam takie pytanie, w czym pan redaktor widzi takie słabe notowania, słabe notowania środowisk wolnościowych? No to już odpowiedziałem częściowo na to pytanie. Kogo bym popierał jako niemiecki kanclerz? No nie taki, bo to, bo o tych bym nie popierał, bo
to dopuszczenie takich ludzi do władzy może doprowadzić do powstania tutaj zalążka jakiejś siły, która za 100 lat mi narobi takiego bigotu, już nie mnie, tylko mojemu następcy, znaczy moim następcom narobi kłopotów. Więc na wszelki wypadek, o tam, niech tam na marginesie się ich trzyma. Niemcy mają bardzo duże wpływy w Polsce. No i nie mówiąc już o Żydach i tam innych, no to wie pan, to samo się nie robi. Samo się nie robi. Więc tu demokracja, podobnie jak w innych krajach, już mówiłem o demokracji, jak to wygląda, więc u nas też jest kierowana. No. Tylko nam się o tym nie mówi, tak jak zgodnie z tym, co śpiewał jeszcze Wojciech Młynarski. Po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. No, taką piosenkę śpiewał, więc oto. Także tutaj nic mnie nie zaskakuje. Przepraszam, pierwsze pytanie jakie było? A, tych paszportów, tak. No rzeczy, ja uważam, że to jest element przygotowań. To jest element przygotowań. No trzeba ktoś, to był... Mało tego, jeszcze na przykład na uniwersytetach w Polsce, chyba nawet na wszystkich, a jak nie na wszystkich, na większości, są wydziały judaistyki i hebraistyki. I całkiem dużo, całkiem sporo studentów tam studiuje tę judaistykę. No i zastanawiam się, na jaką pracę oni liczą po skończeniu tych studiów. A? Bo za samą znajomość tam jidysz, to jeszcze nikt nie tego. Prawdopodobnie potrzebni będą tłumacze, będą potrzebni nadzorcy, którzy tam no, wytłumaczą nam, co tam nas szlachcic od nas chce, prawda? Bo tak to... Proszę bardzo, tutaj pan. Wracając do tej myśli pana, przecież dzieci pana aktualnego premiera Polski są absolwentami szkół żydowskich w Polsce. No, szkoła Laudera. A, no, pan no, ambasador Izraela Ishevach Weiss mówił, że właśnie to na jego słowach opieram to, co mówię, że to jest prawda. Proszę pana, no co na to poradzimy, no? No nic. Przecież tak, może przecież on, dziecko, nie, no może posyłać, tak, tylko nie każdego trzeba od razu robić premierem rządu. No, a dzieci niech posyła tam, gdzie chce. Panie Stanisławie, czy mógłby pan dokończyć myśl? Polska nie jest nikomu i niczego potrzebna. Proszę. Mówiłem, to jest początek zdania, które kiedyś napisałem, więc chętnie do końca. Polska nie jest nikomu do niczego potrzebna, poza Polakami. Poza Polakami. Polakom Polska jest potrzebna do czego? Co to w ogóle jest Polska? Do tego jest potrzebna, żeby wiedzieli, kim są. Bo Polska to jest nie tylko państwo, formy państwowości zresztą się zmieniają. Polska to jest część naszej osobowości, bo każdy z nas ma na przykład wspomnienia z dzieciństwa i to tam dobre, niedobre, pamięć smaków kuchennych, ulubione krajobrazy i tak dalej, jakieś takie fragmenty historii Polski, które go wzruszają, albo fragmenty historii Polski, które go irytują, jakieś ulubione postacie historyczne, znienawidzone postacie historyczne. Krótko mówiąc, to jest częścią osobowości każdego z nas. Wyobraźmy sobie, że tam to wszystko zostaje nam odjęte. Tylko sobie wyobraźmy, to wszystko zostaje nam odjęte. Kim byśmy byli? Jakimiś takimi wydrążonymi skorupami, bez właściwości. Do tego nam Polska jest potrzebna. Do tego. Nic dziwnego, że nikomu innemu Polska do niczego potrzebna nie jest. Dla nas jest bardzo potrzebna, żeby być sobą, żebyśmy byli sobą. Jeszcze jedna rzecz. Mówię tu o Polsce, mówię w szerokim bardzo znaczeniu, jako ale Polska też jako państwo. Warto stawiać głupie pytania, bo one bywają szalenie inspirujące.
I właśnie po co nam Polska? Można nam tylko państwo Polskie, po co nam Polska? Skoro już jest, to dobrze wiedzieć, po co prawda? I takie pytanie postawił kiedyś kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski i odpowiedział na nie. Po co mamy Rzeczpospolitą? Po to, żebyśmy wolności naszej zażywali. Państwo to jest przemoc, państwo to jest siła, ale ta siła w służbie wolności. Bo wolność bez mocy to jest karykatura, to jest plaga. Wolności musi towarzyszyć moc. No, do tego jest potrzebna państwo.